Tysiące zdjęć, setki pamiątek, między innymi dokumenty i przedmioty codziennego użytku zebrał już ośrodek Pamięć i Przyszłość w ramach akcji Uwolnij Historię. Wszystko trafi do muzeum, które powstaje w Zajezdni przy ulicy Grabiszyńskiej i nadal można uzupełniać te zbiory o własne pamiątki. Sylwia Gazda. Przedwojenny kufer niemieckiego weterynarza, telewizor pamiętający początki rządów Władysława Gomułki, przekazany przez byłego fotoreportera Wieczoru Wrocławia Zbigniewa Nowaka, a także centrala telefoniczna z lat 50. i 60-letnie radio z dzierżoniowskich zakładów Diora. Wrocławianie aktywnie włączyli się w akcję uwalniania historii. Są przedmioty sensacyjne, jak na przykład ten pojemnik na gaz łzawiący, który został rzucony na ulicy Legnickiej 31 sierpnia 1983 roku i tam ofiarodawca go podjął, przyniósł nam następnie gogle zomowca, które właśnie miały go chronić przed tym gazem, też zdobyte właśnie w walce w trakcie demonstracji rok wcześniej. Zebrano już także tysiące zdjęć i dokumenty, na przykład przydziały na gospodarstwa czy świadectwa szkolne. Jest także ta wyjątkowa kolekcja materiałów parafilatelistycznych wydawanych przez działaczy opozycji w latach 80. Ciekawy taki bloczek z głównymi działaczami opozycji we Wrocławiu. Materiały, które pokazują także historię bieżącą, na przykład są tutaj takie znaczki, czy właśnie paraznaczki wydane w 88 roku z okazji strajków majowych. Zebrane pamiątki będzie można oglądać w Zajezdni przy ulicy Grabiszyńskiej, gdzie powstaje Muzeum Powojennej Historii Wrocławia. Inwestycja pochłonie około 20 milionów złotych. Proces inwestycyjny już ruszył, to znaczy jest już gotowa koncepcja architektoniczna, są też pierwsze przymiarki kosztorysowe. Rozpoczynamy cały żmudny proces, który zakończy się w 2014 lub 2015 roku. Ośrodek Pamięć i Przyszłość czeka na pamiątki od wtorku do czwartku w godzinach od 10 do 14. Wrocław, Sylwia Gazda.